Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z Tekena 7. Troszeczkę czasu już nie mieliśmy Tekena, ale no tak ważne wydarzenie było, czyli turniej Gamers 8. To był turniej narodowości. Mieliśmy w wielkim finale Korea kontra Pakistan, czyli kraje, które tak naprawdę rządzą, jeżeli chodzi o Tekena 7. Super rywalizacja. Był to jeden z większych turniejów w ogóle w historii Tekena 7, bo razem chyba pula nagród wynosiła milion. Pierwsza, jeżeli się nie mylę, pierwsza drużyna, czy tam pierwsze po prostu miejsce zdobywało chyba aż 500 tysięcy dolarów, jak się nie mylę. Także no, ogromna nagroda, super turniej. Nie był to turniej jakiś tam, wiecie, z serii Tekken World Tour czy cokolwiek, to był osobny turniej w Arabii, więc no, można się domyśleć, skąd ta duża pula nagród, skąd ta kasiorka. W każdym razie finał, sama końcówka, Atif Bhatt reprezentujący Pakistan oraz Ni reprezentujący Koreę, także Pakistan kontra Korea. To były teamówki 3 vs 3, troszeczkę coś na zasadzie turniejów, jakie były kiedyś, szczególnie za czasów Tekena 6 popularne, w Korei to było. Nazywało się, jak się nie mylę, Tekken Crash. Był to program, który nawet był puszczany tam w telewizji i tam często grało się po prostu turnieje takie teamowe. 3 na 3, ale to już wiecie, teamy tam, po prostu wszystkie drużyny z Korei. Taka trójka i tak dalej. I kto zostaje wyeliminowany, no to schodzi, kto zostaje, no to może grać do końca. I tutaj było tak samo. Także odpalmy sobie już turniej, a ja wam będę dalej opowiadał to story, jaki jest początek, bo tutaj mamy sam finał. Atif Bhatt kontra Ni. A więc tak, to była teamówka. Ni to jest ostatnia postać, jaka została z teamu Korei. Także wcześniej on musiał wykerować jakby swoją całą drużynę, bo został ostatni, wcześniej walczył ze swoim największym tutaj przeciwnikiem, czyli Arslan Ashem. Wygrał to, musiał wygrać aż 3 mecze, wygrał 3 mecze, raczej z łatwością. No i teraz pojawił się Atif Bhatt, który gra Akumą. Jeden z najlepszych graczy Akumą na świecie, bym powiedział. No i Ni wyciągnął tutaj Briana. Wcześniej grał Fengiem, wygrał wszystko Fengiem. Nagle w najważniejszym meczu tak naprawdę, gdzie musi kierować dalej swój team, bo reszta przegrywała z Korei, Ni został, wszystkich tutaj mieli. Musi to wygrać. No i wziął Briana. Prawdopodobnie przez to, że czuje po prostu ten matchup. Czuje matchup Brian kontra Akuma i prawdopodobnie przez to został on tutaj wzięty. Także mówię, wcześniej Arslan Asha zmielił Fengiem, chyba do 0, nawet 3-0 było czy coś. No i teraz mamy Ni kontra Atif, Brian kontra Akuma i tutaj musi wygrać tylko dwie gry. Jeżeli Ni wygra dwie gry, no to dalej Korea przeżyje i udałoby im się tutaj po prostu wygrać. A jeżeli wygra Pakistan, czyli Atif Bhatt tym Akumą, no to koniec. Wszystko wygrali, to już jest ostatnia walka. Ni to jest last standing man, że tak powiem, czyli ostatnia nadzieja. Jeżeli wygra Pakistan, no to jest koniec. Wygrywają pierwsze miejsce w tych drużynowych, krajowych powiedzmy nawet, tutaj mistrzostwach. I mamy Orbital. Boom, boom. Czy będzie koniec? Boom, boom. Nie. 2 piksele zostały. Low zablokowany. Akuma to jest potwór do comebacku. Dobra, mamy to. Dev dwójeczka. 1-1 w rundach. Ni, Mr. Brian bym powiedział. Legenda Tekena. Najlepszy Brian ever w historii. Bum, bum, mamy ścianę. Co tutaj będzie? Okej. Boczna ściana, może trochę hitboxa Akumy, że jest taki mniejszy. Piękne combo, nice. Duży damage, przód dwójka, nie spóźnił się i 2-1 w rundach dla Ni. Wow, naładowane. FADC, boom, boom, wysoka ściana. Okej, setup, udało się wyjść, wow, naprawdę ładnie. Ni chciał zrobić taunt, a niestety no nie poszło. Akuma wciskał przyciski i ten taunt nie siadł. Walkery praktycznie od ściany do ściany. Boom, okej. Duży damage. No niestety. Taunt? Nie. Cancel. I koniec. Dobra, 2-2 w rundach. Let's go. Ogólnie polecam wam obejrzeć sobie cały ten turniej, bo naprawdę to przez
przez wiele, wiele godzin tam się dużo rzeczy działo. Świetne mecze, legendarne mecze bym powiedział. Wiecie, to już jest końcówka tego na 7. Town Jet Upper zrypany, wow. To jest właśnie to. Albo grasz Brianem 24/7, albo nawet legenda, jak wyjmie Briana, no to może się pomylić w tak ciężkich rzeczach. No i mamy. Town Jet Upper nie siadł i są kłopoty. Wracając do turnieju, polecam wam obejrzeć cały turniej albo jakieś inne jeszcze wyrywkowe walki, bo naprawdę świetne mecze przez wszystkie godziny były tak naprawdę. Dużo upsetów, dużo z jakichś teoretycznie słabszych graczy wygrywało. Okej, okay, co tu będzie? Teoretycznie koniec. Nie dosięgnął, za daleko ściana. Brakowało paru centymetrów, patrzcie jak Pakistan się cieszy. Paru centymetrów brakowało. No to był win dla Briana, zdecydowanie. No miał tą rundę. Parę, dosłownie milimetrów zabrakło, żeby się przykleił Akuma do ściany i żeby było koniec combo. Także wow, no są tutaj, są emocje. Nie walczy o życie, nie walczy o życie dla całej Korei, tak naprawdę musi wykierować swój team. Po raz kolejny, raz to zrobił za Ruslan Ashem, teraz jeszcze Akuma na dokładkę. Jeden z rero dla Atifa, zobaczymy co tutaj Nii wymyśli. No nie wiem, niby się pewnie czuje dobrze tym Brianem, ale czy to jest dobry pomysł, żeby wyciągać Briana, który nie jest jakoś super często teraz przez Nii brany w tych czasach, kiedy walczy się o 500 tysięcy dolarów? No nie wiem, czy to jest takie mądre, ale już zdecydował, już nie ma wyboru. Ciekawy jestem, ile za drugie miejsce dostali, bo pewnie z jakieś 200 tysięcy czy coś też, także no... Jak za turniej Tekkenowy, no to jest kosmiczna suma. A to nie jest, mówię, nawet jakiś tam element Tekken World Tour, czy jakiejś większej serii. Tylko po prostu nagle się pojawił turniej z dużym budżetem, no i mamy. No i wiecie, tutaj w turnieju naprawdę... Można powiedzieć, że każdy jest mniej więcej na tym samym poziomie, nieważne skąd jest, bo to już jest końcówka żywotności Tekkena 7, wiele, wiele lat po premierze, no i każdy po prostu dobrze gra, tak? Kto... O, znowu źle, znowu Taunt. Taunt tył czwórka, powinno to siąść z zamkniętymi oczami. Nii to powinien robić przez sen. No i to jest właśnie to. Tutaj każdy już jest dobry, po tylu latach Tekkena 7, więc no... Każda walka jest na najwyższym poziomie, tak naprawdę każdy mógł wygrać ten turniej. No bo gra, jeżeli ktoś gra do teraz turniejowo w Tekkena, no to wiecie, to musi wymiatać, nie? No, na najwyższym możliwym poziomie. Nieważne tak naprawdę skąd jest. Okej, jest ściana, no niepełne combo. Troszeczkę się przeliczył, whiff, koniec. Koniec. Korea przegrywa. Widzicie jak się Pakistan cieszy, Korea przegrywa, legenda Nii niestety nie wykierował swojego teamu, chociaż i tak wygrywał wszystko co się da wcześniej. No było bardzo ciężko, no Akuma, wielka presja, 500 tysięcy dolarów i tak dalej, także Pakistan zgarnął wszystko. Trójka z Pakistanu wygrała, Arslan Ash na czele, jak się nie mylę, puchar oczywiście i 500 tysięcy dolarów. Za pierwsze miejsce, a możecie mi poprawić, jeżeli tutaj w liczbach jakoś się mylę. No i co? To było na tyle. Polecam wam oczywiście obejrzeć sobie to do końca. Zobaczmy jeszcze na końcu wznoszenie pucharu. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie lajka, komentarz, czy jeszcze jakieś walki wam się podobały z tego turnieju. No i oczywiście czekamy na betę Tekkena 8, które już niedługo mam nadzieję, że uda mi i wam zdobyć się kluczyk do zamkniętej bety, żeby troszeczkę pograć. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!